Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Was bardzo serdecznie z Wałrudy, gdzie każdego 18 miesiąca o godzinie 15 przyjeżdża tu tysiące ludzi, żeby modlić się wraz z błogosławioną Karoliną, iść do szlakiem jej męczeństwa. A chciałabym się podzielić z Wami takim osobistym doświadczeniem, że bardzo ważne, jakby można zwrócić uwagę tak w samotności, jak będąc tu, że na skraju lasu, tam właśnie, gdzie tam się zaczyna trzecia stacja, gdzie właśnie już żołnierz Karolinie kazał iść samej, a ojcu wracać. No i tu właśnie się zaczyna jej droga od trzeciej stacji, droga męczeństwa. I czym się chcę podzielić? Właśnie to jest ciekawe, że jak wchodzisz do tego lasu, to tak jakby czas się zatrzymał. To jest moje osobiste doświadczenie. Oczywiście każdy ma zapewne inne, ale tak jakby się czas tam zatrzymał, zostawiasz to wszystko w tym lesie, idziesz tą drogą krzyżową, tam i tu jest droga, gdzie się wychodzi. I tak o tych właśnie punktach chciałam tak zaznaczyć, że dla mnie osobiście tam jest, wchodzisz, zostawiasz wszystkie smutki, cierpienia, wszystko, żeby to już nie należało do ciebie. Tam wszystko umiera. O, może w ten sposób. Twoje stare życie umiera. A tu tak jakbyś wychodził z nowym światłem, z nowym życiem, jakby właśnie jak Karolina tam właśnie umarła, a tu wychodzi z nieba, mówi ci: teraz już zawsze będę z tobą. Daje ci takie światło nadziei. Tam twoje życie stare umiera, a tu wychodzi z takim życiem, z taką nadzieją, już licząc, że będzie wszystko dobrze. Światło nadziei. I właśnie z tym Wam chcę zostawić, że to światło niech będzie z Wami. Na ten właśnie Wielki Post, Zmartwychwstanie i na całe życie. Niech błogosławiona Karolina będzie tą światłością w Waszym życiu, bo nie ma światłości, pamiętajmy, bez czystego serca. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I ona właśnie stąd wychodzi i mówi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Bądźmy tym światłem. Jak w Ewangelii Pan Jezus powiedział: światła nie stawia się pod łóżkiem, tylko na świeczniku, żeby oświecało wszystkich, cały dom. Czyli my mamy oświecać, tym światłem mamy być dla innych na świecie, dla innych ludzi, aby mogli rozpoznawać właśnie w nas samego Boga, samego żywego Boga. Bądźmy tym światłem.
chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bądźmy tym światłem i słoneczko świeci na niebie dla nas. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.